robić, kiedy chodzę po ulicach, gdy widzę chłopaków jakby w damskich spódnicach, opalone, wydepilowane, wygłodzone. Co mam myśleć, czy to oni, czy to jednak one? Gdzie te silne uściski, a nie lepkie śledziki? Mężczyźni w koszulach zapinanych na guziki, a nie t-shirt w stylu Imo z portrecikiem Bibera. Co tu się dzisiaj dzieje? Ale Lohansa. Oj, dzieci, mężczyźni, oj, prawdziwi tacy. Oj, gdzie te chłopy, dzieci, fajni chłopacy. Gdzie kobiety w spódnicach z biodrami do rodzenia, a nie anorektyczki z miłością do głodzenia, babcia mówi. Dzisiaj dzieje się z babami, to nie chłopy za babami, tylko baby za chłopami. Chcą stawiać w restauracjach, dobrze zarabiają. Jak wyjmiesz gotówkę, to moja ladrej. Niezależne, dzielne już chłopa nie potrzebują, chcąc równouprawnienia i ciągle protestując, czego w końcu chcecie. Z piekła rodem stworzenia, babochłopów z jajami i facetów do rodzenia, łażąc w spodniach do kolan z ogolonymi głowami, bez bioder, bez cycków, zawalone kolczykami. A potem ryczą po nocach, na księcia czekają, z popcornem i kotem pod ręką, na facetów narzekają. Oj, dzieci, mężczyźni, oj, prawdziwi tacy. Oj, gdzie te chłopy, dzieci, fajni chłopacy. Gdzie kobiety w spódnicach z biodrami do rodzenia, a nie anorektyczki z miłością do głodzenia, babcia mówi. Chodzę po ulicach, gdy widzę chłopaków w pomalowanych licach, z ogolonymi paszkami, rączkami i nóżkami. Moja szpiegła na zakupy z damskimi torebkami, gdzie mężczyźni waleczni, co kobiety zdobywali. Mężczyźni stateczni, którzy wiecznie nie zdradzali. Faceci, co nie ryczą, jak zobaczą małą muszkę. Faceci, co nie beczą z bakulaków poduszki. Gdzie kobiety w długich włosach, chcące dużej rodziny, przynoszące raz do roku ciążowe nowiny. Gdzie kobiety, które co dzień na swych mężów czekają, piorą, prasują, gotują i nigdy nie narzekają.